Dzień dobry. Serdecznie witam w Ogrodach Sztuki. Dzisiaj przyjechaliśmy do Ogrodu Różanego w Szczecinie. W tym pięknym miejscu warsztaty poprowadzi pani Mirosława Kwaśniewska, znana florystka i rękodzielniczka. A temat dzisiejszych warsztatów związanych jest ściśle z jesienią. Serdecznie zapraszam na Ogrody Sztuki. Dzień dobry, witam na kolejnych zajęciach. Mamy listopad, jesień, pajęczyny. Obiecałam, że pokażę, jak robimy pajęczynę i pająka do tej pajęczyny. Zaczniemy od pająka może. Musimy przygotować sobie konstrukcję z drutów. Pajęczaki mają 8 odnóży. Ale musimy też przygotować drucik, na którym będzie główka i ciałko. W domu bardzo często nam po szufladach pamiętają się różne koraliki, więc możemy je wykorzystać do tej pracy. Pamiętajmy tylko, że 8 odnóży jednakowych i tak szukamy tych koralików, żeby dopasować ilość. Ja użyłam tutaj cyny, ale jak nie mamy cyny, te skrzyżowane druciki możemy zatopić kierem do paznokci, klejem. Chodzi o to, że będzie wtedy bardziej stabilne. Drut na drucie będzie nam się kręcić. Więc jak już mamy taką konstrukcję, nakładamy kolejno koraliki, żeby uzyskać kształt nogi. Drucik jest dobry, bo nam się wtedy spokojnie wygija. I kolejno nakładamy, aż uzyskamy efekt takiego gotowego pająka. Jak pająk, to sieć. Możemy je robić z różnych materiałów. Ja tu przyniosłam akurat sznurek, z którego wykonałam swoją pajęczynę, ale mogą być to kordonki, jakieś inne nitki. Brokatowa jest o tyle wygodna, że po zawiązaniu ten supełek będzie nam się trzymać. Jak mamy gotowego pająka, to teraz trzeba zrobić dla niego pajęczynę. Zaczynamy w ten sposób. Potrzebna nam będzie kartka, najlepiej jakiś kartonik w miarę sztywny. Format dowolny, w zależności od tego, jaką dużą pajęczynę chcemy zrobić. Zaczynamy od tego, że najpierw sobie rozciągamy promieniście nitkę. A następnie robimy tak jak pająk. Kolejno montujemy poszczególne nitki. Ponieważ ja ją robię już kolejną, to pokażę, jak sobie trochę ułatwić pracę, żeby nam się ta pajęczyna, pomimo tego kartonika, nie ściągała. Czyli jak zrobimy supełek, wbijamy igłę w tu i zaciskamy. I znowu obracamy sobie i na każdym takim przęśle robimy supełek. Zawiązujemy jak supeł, ale właśnie, żeby nam się to nie ściągało, pokażę jeszcze raz, przykładamy igłę i ściągamy nitkę do tego poziomu. Tym sposobem będzie nam łatwiej uzyskać kształt pajęczyny, która będzie po ściągnięciu prosta. Jeszcze raz tutaj pokażę. Owijamy, robimy właściwie pętelkę, przykładamy igłę i ściągamy mocno. I mocno trzeba potem naciągnąć, żeby nam się nie przesuwała.
Jak już pajęczyna będzie gotowa, przecinamy te nitki z tyłu, ale ponieważ to jest jedna nitka, żeby nam się to nie rozwaliło, je trzeba po prostu ze sobą powiązać. Jak będziemy mieli powiązane nitki, wtedy możemy odczepić. Ja zrobiłam konstrukcję, pogoda była fatalna, więc nie poszłam do lasu po gałęzie i wykorzystałam aluminiową ramkę, żeby wykonać sobie taką dekorację, pajęczynę z pająkiem. Polecam kije różnej wielkości, żeby uzyskać kształt dowolny. Możemy zrobić to w kształcie prostokąta, koła, nieregularnej jakiejś formy. I mocujemy sobie pająka. Przeciągamy nitki, żeby uzyskać dłuższe, krótsze elementy. Jedyne, co mogę zapewnić, że wykonanie takiej pajęczyny zajmie Państwu więcej czasu niż mnie. I na pewno więcej niż takiemu małemu pająkowi. Jeszcze Państwu dodam taki techniczny trochę zabieg. W momencie, kiedy nałożymy już wszystkie koraliki na druciku, należy to zakończyć, żeby nam nie spadły. Do tego przydają się szczypce, tak zwane bociany z cienkimi końcówkami i robimy sobie małe kółeczko. To kółeczko nam się przyda w momencie, kiedy będziemy chcieli przymocować naszego pająka do pajęczyny, bo możemy przez to kółeczko przewlec nitkę i wtedy bezpiecznie mocujemy pająka do poszczególnych nitek. Życzę powodzenia na polu tkania pajęczyn i do zobaczenia na następnych zajęciach. Dziękuję bardzo.